Dzisiaj nietypowy film, bo to będzie film na temat artykułu. Artykuł jest na temat generatora LC i wprawdzie to dziedzina, którą klasyfikuję jako dziedzinę zaawansowaną i trudną, bo faktycznie to jest taka dziedzina, to nawet początkujących proszę, żebyście chociaż trochę wysłuchali. Potem ewentualnie się, że tak powiem, odłączycie, jeżeli uznacie, że to jednak jest nie dla Was, ale na razie bym prosił, żebyście posłuchali, bo być może się to Wam jednak przyda. Tak czy siak, jakby w formalności, żeby się stało zadość, to ogólnie temat uznaję za zaawansowany i w miarę trudny. Na przydatność oceniam na szóstkę, bo no tak. Kto będzie chciał używać generatora LC, bo o tym jest przecież mowa, ale no właśnie może to się zmienić. Po to zrobiłem to rozwiązanie, które właśnie zaraz chcę Wam przedstawić, żeby było właśnie o to chodzi, żeby było łatwiej. I, no i to już sami Wy musicie ocenić, czy to wyszło, jak już zapoznacie się z tematem. Dzień dobry. Do pisma Świata Radio zgłosiłem artykuł, uzgodniłem z redaktorem Andrzejem Janeczkiem, zasłużonym dla polskiego krótkofalarstwa, redaktorem naczelnym Świata Radio, ten artykuł. I on się ukaże w numerze 9x10, to w tej chwili jest dwumiesięcznik. Mniej więcej powinien zejść z drukarni 26 sierpnia. To tak, żeby na razie załatwić same formalności. Artykuł jest bardzo długi, ale zaraz wyjaśnię dlaczego i że jednocześnie sprawa jest krótka, ale to cierpliwości. Druga część ukaże się w numerze 11x12. Data w tej chwili jeszcze nie jest mi znana. Świat Radio jest głównie dostępny przez prenumeratę, więc ci, którzy prenumerują, i tak to dostaną. I nie trzeba im o tym gadać, a ci, którzy by byli zainteresowani, powinni zdobyć te numery tego pisma w Empiku. Ja teraz pokażę, o co chodzi w tym artykule, o co chodzi w tym generatorze. To będzie tylko zajawka. Artykuł był tak długi, że redakcja musiała go podzielić na dwie części, więc to może wyglądać przy tym rozbiegu, który teraz robię, na sprawę zbyt zaawansowaną i poważną, ale teraz powiem na poziomie takim inżyniersko-prymitywnym, co to jest. To jest generator, który nazwałem, to jest pierwszy generator, który opracowałem mniej więcej 20 lat temu. Nazwałem go generatorem, ten typ generatorów, a opracowałem ich kilka, ten jest pierwszy z tej serii, generatorami strukturalnymi. To jest pierwszy generator strukturalny o takiej właśnie strukturze. I ja go wymyślałem po to, że jak się już jakoś rozeznałem w generatorach LC, to było mniej więcej pod koniec XX wieku, czyli strasznie dawno, to stwierdziłem, że tak czy siak, jak już nawet rozumiem, jak działa generator Kolpitza i umiem zrobić, to ten generator Kolpitza, który jest jednym z tych trzech podstawowych generatorów, jeszcze jest mnóstwo podobnian, ale trzy podstawowe, Kolpitz, Meissner, Hartley, one wszystkie są bardzo trudne w uruchomieniu. I sądzę, że 90% z Was mogło w ogóle nigdy nie użyć generatora Kolpitza. Właśnie dzisiaj przeczytałem wiadomość od kogoś, kto zrobił generator Kolpitza, właśnie się tym chwalił, super, szacun. I to taki generator, taki wiecie, wyczynowy, który jakby pozwala transmitować energię. Wow, jeszcze nie doczytałem do końca. Przy okazji, sorry, że nie odpowiadam na komentarze. Uważam to za ważne, odpowiadanie na komentarze. Jestem zarżnięty przez ten projekt, który robię za pieniądze. Jako polski inżynier, idiota i naiwny, jak podjąłem się zrobienia czegoś, czego się w tej chwili kryzysie w zakresie części elektronicznych no w zasadzie nie dało zrobić. Umęczyłem się tym strasznie, ale to powinno już powoli teraz cichnąć i zanikać i może
zdołam poodpowiadać na wasze komentarze. No te, na które w ogóle jest sens odpowiadać, bo jest trochę komentarzy takich, że nie wiadomo, czy odpowiadać, kasować, zgłaszać do lekarza, nie wiadomo co, tkną szaleństwem niektóre z nich, ale takich na szczęście jest mało. Pewnie się trzeba przyzwyczaić, bo w internecie chyba tego jest co niemiara. No i teraz muszę trochę wprowadzić was właśnie, jeszcze wracam teraz do tego wątku inżynierskiego i tego takiego prymitywnego podejścia. W zasadzie nie zalecałbym używania tego generatora początkującym, ale tak po cichu to w zasadzie możecie spróbować, jeżeli to was interesuje, tylko z ryzykiem, że może wam nie wyjść. Bardziej może nie wyjść początkującym niż średnio zaawansowanym. Wiecie, bo to jest tak, jak ktoś jest zupełnie początkujący, a te struktury są w ogóle dość trudne, wymagają zrozumienia bardzo wielu rzeczy naraz, generator LC, więc początkujący może popełnić błąd tak dziwny, że nawet taki stary, łysy belfer jak ja nie wpadnie na to, że trzeba było o tym uprzedzić tego adepta, żeby nie zrobił tego błędu. Ale myślę, że nawet początkujący, gdyby byli zainteresowani, to mogą spróbować użyć tego generatora. Schematu nie mogę narysować, zmieniając na chwilę wątek, bo artykuł, póki się nie ukazał, jest jakby własnością wydawcy. Dopiero jak się ukazał, to jest własnością już wtedy wszystkich. I wtedy być może do niego wrócę już, żeby opowiedzieć o szczegółach schematu. Na razie was mogę tylko zachęcać do kupienia tych dwóch numerów Świata Radio. I myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, zanim nie wydam książki o tych generatorach, bo to o nich właśnie piszę książkę. To jest jakby ten generator. To jest film, który zwiastuje artykuł w Świecie Radio. Wiem, że to takie pokręcone. A artykuł będzie zwiastunem z kolei tej książki. No i wtedy już się ten ciąg przyczynowo-skutkowy domknie. Więc możecie nawet wy początkujący spróbować użyć tego generatora i on, tak sądzę, na 70% nawet w rękach początkującego będzie działał. A bardziej zaawansowani, powiedzmy, z prawdopodobieństwem 90%. Teraz, dlaczego ja w ogóle podjąłem ten temat? Wymyślenie tego generatora, ten się nazywa LCG1, tak go nazwałem, bo był pierwszy, właśnie to powinien być LCG1, ale dobra, jak zwał, tak zwał. Bo wracając już do tego, co powiedziałem, wszystkie te generatory klasyczne w takiej podstawowej formie, czy w podobmianach, strasznie ciężko się używają. Uruchamiają. Nie ma do tego w zasadzie dobrych wykładów ani dobrej podbudowy, takiej teoretycznej, ale praktycznej. Czyli widziałem wykłady, studenci mi pokazywali wykłady takie jakieś chyba albo z Krakowa to było, albo z Politechniki Śląskiej, już nie pamiętam, gdzieś z południa w każdym razie, no, które były takimi dyskursami czysto akademickimi. Pokazywały struktury, na przykład Kolpic na wspólnej bazie, Kolpic na wspólnym emiterze, tylko no, jak nie ma na przykład przy Kolpicie, który jest na wspólnym emiterze, komentarza w takim czymś, że to jest bardzo mało użyteczny układ, bo wspólny emiter będzie miał słabe właściwości na większych częstotliwościach, a generatory LC do tego są, no to jest taki dyskurs po nic. W dodatku, jeżeli tam nie ma w takim wykładzie informacji, co się z tym robi, wyobraźcie sobie, że ktoś was uczy, nic nie wiecie na temat wspólnego emitera i ktoś wam pokazuje tylko strukturę. Opornik, tranzystor, opornik, opornik, opornik w bazie i mówi, to jest dzielnik bazowy, to jest rezystor kolektorowy, a to jest emiterowy i nie mówi, jak się to projektuje. Skorzystacie? No nie skorzystacie, bo to się nie da. Najwyżej jedyny pożytek będziecie mieli wtedy z tego taki, że w cudzym układzie rozpoznacie, o, to jest wspólny emiter, widziałem to na wykładzie. O, to jest generator Kolpica, też widziałem to na wykładzie. To nie ma w ogóle przełożenia praktycznego, to co teraz się z tym robi. Ja też jako student w zasadzie no, bardzo mało miałem przygotowania, to które było właśnie było, a szkoda gadać. Więc to dlatego artykuł jest taki długi. Ja musiałem w tym artykule, ponieważ jestem rzetelnym belfrem, uzupełnić brak podstaw,
wyjaśnić po pierwsze, jak działa ta struktura i dlaczego tak wygląda, jak wygląda, czyli rozrysować te wszystkie bloczki, pokazać w schemacie, co robi to i dlaczego jest rozdzielone i co robi to, a potem wyjaśnić zjawiska, które mogą wystąpić, również te niekorzystne, które mogą wystąpić w takim generatorze. Więc stąd no, 10 stron, kilkanaście stron mi wyszło po skróceniu przez redaktora Janeczka, było się około 10 stron. Sorry, ale dawałem to do czytania swoim kolegom, żeby wyłapali, czy są jakieś niezręczności. Pewnie i tak jakieś tam są niezręczności, bo zawsze są, zawsze będą. Chyba nawet w pierwszym, na pierwszej stronie jest chyba zamiast część pierwsza, to jest cześć pierwsza. Nie wyłapałem przy pierwszej korekcie i chyba tak zostało, ale to nic. Nikomu to nie zaszkodzi. Na wszelki wypadek jeszcze pokażę wam, jak wygląda świat radio. To jest oczywiście nie ten numer, który wyjdzie z moim artykułem, tylko jeden z poprzednich. Okładki tutaj oczywiście, te obrazki się zmieniają, ale winieta podstawowa wygląda w ten sposób. No i wracając do tego artykułu, że jest tutaj taki dziwny kontrast. Sam generator jest łatwy w uruchomieniu, bo po to go wymyślałem, żeby uciec od tych uciążliwości uruchamiania takich kolpiców. Bo ja na sobie to przerobiłem, a potem jeszcze jakby to rzecz sprawdzałem na ludziach, na studentach, jak niektórzy żartują. To nie na ludziach sprawdzałeś, na studentach. Czyli taki głupi dowcip przez studenta, coś gorszego. Ale ja sprawdzałem na mądrych, dobrych, bardzo dobrze przygotowanych studentach w ramach różnych takich zajęć typu projekt do jakiegoś przedmiotu. I naprawdę tacy dobrzy studenci uruchamiali czasami kolpica parę tygodni. Parę tygodni! A teraz to, myślę, że to jest rekord światowy. Jeżeli człowiek ma płytkę, o tutaj zobaczcie, nie wiem czy ostrość przestawiłem na autofokus, ale chyba przestawiłem, więc może to będzie widać. Jak widzicie, to nie jest duże. Płytka jest zrobiona domową techniką chlorkiem. Od spodu jest lita masa. Te takie zgrubienia, które widzicie, to są ślady po przelotkach chodzonych drutem. Jeszcze raz przód na wszelki wypadek. To jest jedna z podobnia tego generatora. Jak się ma taką płytkę już zlutowaną, ja mam kilka takich, to w momencie, kiedy potrzebuję generację, nie wiem, na 7 MHz, to liczę te trzy elementy, które są na czerwono. Zajmuje mi to mniej więcej 5 minut. Jak ktoś jest nieprzygotowany, to będzie mu to zajmowało w pierwszym strzale 15 minut. Wlutowuję te elementy, ewentualnie po drodze korygując wartość cewki, bo wyjdzie mi pewnie jakaś cewka, której albo nie mam, albo nie chce mi się nawijać, albo mam jakąś w szeregu, ale na przykład wyszło mi, bo ja wiem, 1070 nanohenrów, a ja mam 1200 nanohenrów w szufladzie. No to przeliczam jeszcze raz, żeby to się zgodziło z tym 1200 nanohenrów. Czyli doliczam kondensator do tego 1200 nanohenrów, które mam w szufladzie. Wyliczam kondensator obwodu detekcji. Koniec. Wlutowuję te elementy. Na 90% generator działa. Chyba, że nie trafiłem z cewką. Na sam koniec jeszcze powiem trochę o kłopotach, które tutaj dają cewki. To jest, na to generator jest niestety nieodporny, ale żaden generator nie jest odporny na, żaden generator RLC nie będzie odporny na słabość cewki. Więc no, to jest po prostu problem taki podstawowy, elementarny, z którego się, że tak powiem, nie da uciec. No i jeszcze raz powtórzę, mamy taki kontrast, uruchomienie trwa, bo ja wiem, niech będzie, że 15 minut zamiast tych paru tygodni. Aha, jeszcze nie powiedziałem, dlaczego to uruchomienie kolpica w pełni może zajmować tak dużo czasu. Żeby nie było, że ściemniam, przysięgam na swój łysy łeb. Jak ktoś jest super wprawny, na przykład jest takim starej daty krótkofalowcem, który sam robił sprzęt i takich generatorów uruchomił milion, no to on wie, jak to robić, bo ma już wprawę. Natomiast jak ktoś startuje od zera, w sumie tak jak ja startowałem, no to
Wiecie, to, co to jest w pełni uruchomiony generator LC? To jest generator, który tak, ma właściwą amplitudę, czyli nie za małą, nie za dużą, generuje sinus, a nie jakieś, jakąś pokrakę i ma ściśle ustawioną częstotliwość. Czyli na przykład potrzebuje 7 MHz i 41 setnych. Tyle. Takie jest najczęściej wymaganie od generatorów LC, że muszą generować jakąś konkretną częstotliwość, która się jeszcze powinna lekko stroić. Na przykład środek ma być 7,41, załóżmy. I teraz problem jest taki, że jeżeli na przykład amplituda jest za mała i wy regulujecie w kolpicie te elementy, które mają powiększyć amplitudę, to jednocześnie zmienicie częstotliwość. A jeżeli częstotliwość z kolei się nie zgadza, bo jest nie 7,41, tylko 7,68 i usiłujecie ją zmniejszyć, to zmienicie amplitudę. I to do tego stopnia jest czułe, że potrafi przy zmianie tej częstotliwości na przykład zaniknąć generacja. To dlatego tak długo się to uruchamia, mówię w pełni. Co innego uruchomić, żeby w ogóle działał, to szybko pójdzie. Mówię o kolpicie. Jeżeli trzeba uruchomić, żeby on działał stabilnie, pewnie, sinus, konkretna częstotliwość, może zająć bardzo dużo czasu. Chyba, że ktoś jest no właśnie taki super wprawny. Osobiście takich ludzi nie znam. Na pewno istnieją. Na pewno z pokolenia jeszcze starszego niż moje tacy ludzie na pewno byli. No na 100%. Ale czy coś w tej chwili robią, czy w elektronice, czy nie, czy przekazują tę wiedzę, sądzę, że niestety nie, bo nie ma śladu. No mnie sytuacja zmusiła do tego, że się zapoznałem z YouTube'em i jakoś tam to ogarniam, ale słabo jak widać, bo jeden z kolegów zgłosił ten kanał na wykop, tak? Chyba na wykop. Wielkie dzięki kolego, bo to podbiło jednym ruchem subskrypcję. Ja nawet nie wiem, co to jest ten wykop. Sorry. No, mam swoje lata. Dobrze, że w ogóle cokolwiek ogarniam w tym YouTubie i że jak nagram film, to przeważnie go widać. Chociaż już z postami, jak było, jak próbowałem ostatnio, to tak średnio mi poszło, ale dobra, wracam do głównego wątku. Artykuł jest długi, bo uzupełnia, generator jest jakby krótki, bo szybko się uruchamia, a artykuł jest długi, bo uzupełnia braki w wiedzy ogromnej większości z nas, dotyczącą braki wiedzy dotyczącej generatorów LC i zjawisk, które w nich mogą występować. Na przykład drgania relaksacyjne, piekielnie trudne do wytłumaczenia rzecz, uznałem, że muszę coś o tym napisać. Bardzo krótko napisałem coś o wzbudzeniach wtórnika, bardzo krótko, bo no, ten artykuł byłby jeszcze dwa razy dłuższy, ale obiecałem, że zrobię. Na ten temat, film na ten temat. Więc no, stąd ta długość tego artykułu. Musiałem tam też przedstawić to, co na kanale już było, czyli jak liczyć pary LR w obwodzie rezonansowym, kiedy się projektuje, a nie kiedy się liczy cudzy układ z wzorem Thompsona i do widzenia. No i musiałem też wytłumaczyć, jak się dobiera pojemność detekcyjną, bo to jest trzeci element, który nie jest aż tak krytyczny jak te dwa, bo te dwa ściśle ustalają częstotliwość generacji, a ten nie jest aż taki super ścisły, ale nie można z nim kompletnie spudłować. Zaraz o tym będę mówił, a jeszcze no, tytułem tego tła, może nie powinienem Was tym męczyć i denerwować, ale no, chciałem się trochę jakby poskarżyć, bo dziwnie się czuję z tym artykułem, wiecie, sytuacja jest tak naprawdę, ci, którzy nie mają do czynienia z uczelniami, mogą sobie zupełnie z tego nie zdawać sprawy, ale zwróćcie uwagę, że w pismach dla amatorów nie przeczytacie żadnego, nie wiem, mądrego czy głupiego dyskursu kogoś z uczelni. Tam siedzą ludzie, zajmują się elektroniką, ale tego typu pisma mają, można powiedzieć, w pogardzie, co jest absurdem według mnie, ale tak to działa. Otóż uczelnie uwidziały sobie, czy raczej środowiska, które opanowały uczelnie, chyba tak to należy ująć, uwidziały sobie, że produktem każdego pracownika naukowego są publikacje, ale publikacje nie w dowolnym piśmie, tylko w takim, które daje tak zwane punkty, wcześniej filadelfijskie, a teraz ministerialne, w każdym razie punkty. Otóż to pismo nie daje punktów, w związku z tym, chociaż jest ważne dla rodzimego środowiska i ważne dla rozwoju na przykład
No, wzrastających młodych amatorów, przecież nikt się nie rodzi elektronikiem i głupie by było takie oczekiwanie, że on w ogóle się tylko po prostu uczy, uczy, grzecznie się uczy, podstawówka, ogólniak, idzie na studia i dopiero ma pierwszy kontakt z elektroniką. Przecież to nonsens. Więc pisma dla amatorów pełnią bardzo ważną rolę. Ale z powodu oderwania się uczelni, w tym technicznych, od rzeczywistości, od życia, artykułów tego typu w pismach w zasadzie nie ma. Nie ma ich kto pisać. Mogą pisać jacyś praktycy, którzy coś tam zmodyfikowali, coś tam zrobili, ale artykułów o charakterze podstawowym nie ma kto pisać do tych pism. Więc za mojego życia z pism, które były wypełnione, taki radioelektronik, który był dla mnie, że takim, biblią niemalże, jak się rozwijałem na początku jako amator, to tam był, całe pismo było wypełnione artykułami merytorycznymi. Reklam wtedy w ogóle chyba, może były, ale jeżeli były, to mało. A teraz jest odwrotnie. Reklam jest bardzo dużo, głównie opisy dotyczą sprzętu, a nie dotyczą takich właśnie rzeczy, ponieważ moje podejście, że ja będę publikował artykuł w takim piśmie bez punktów u moich kolegów z uczelni, wywołuje zgorszenie. No i ja jestem w tym momencie na ziemi niczyjej. Pismo tego typu już jakby w ogóle od dawna nie ma w obrocie tego typu artykułów. W związku z tym na przykład uprzedzam Was, że artykuł się ukaże w dziale hobby, bo trochę się obruszyłem na to, ale redaktor Janeczek powiedział, sumitując się, że on też, jakby się też nie podoba, że hobby, ale on nie ma żadnego innego działu, w którym można by było ten artykuł umieścić. No zapewniam Was, że to nie hobby, bo to są 3 lata ciężkiego wymyślania, jednak profesjonalisty, sorry, że tak się nazwę, ale jestem profesjonalistą, to jest światowa nowość, ale trudno. Więc tak dziwnie z tym artykułem się czuję, bo nie opublikowałem w piśmie takim punktowanym, bo tam tak naprawdę, żeby dokończyć ten wątek, tych artykułów praktycznie nikt nie czyta. To jest ten świat, ta hiperprzestrzeń uczelni, nie tylko polskich, to jest hiperprzestrzeń oddzielona od wszystkiego i tam jest odwrotna sytuacja. Tam więcej ludzi chce pisać niż czytać. Jeżeli ktoś chce czytać Twój artykuł, to znaczy, że on chce napisać swój własny i musi Twój przeczytać nie po to, żeby skorzystać z Twojej wiedzy, bo Ty coś wymyśliłeś, tylko po to, żeby napisać swój artykuł na podstawie Twojego artykułu albo coś z tego. To jest szaleństwo. A w dodatku, jak już parę razy mi się zdarzało publikować taki artykuł na temat elektroniki w takim piśmie punktowanym, to jeszcze już zamknę ten wątek, bo dla Was jest nieważne, tylko ja przynudzam, ale chyba dobrze by było, żebyście to wiedzieli, że to jest taka oderwana kompletnie przestrzeń, bo to ma swoje konsekwencje również właśnie na to, jaką wiedzę macie dostępną i jakie rzeczy możecie przeczytać. Więc jak już opublikowałem takie coś, to się okazywało, że recenzenci w takich pismach punktowanych w ogóle nie rozumieją najprostszych rzeczy. Naprawdę najprostszych rzeczy. Dobra, dosyć o tym. To tło jest denerwujące, ale chyba powinniście wiedzieć. Jesteście częścią tego świata, a to środowisko uczelniane jest tak oderwane, że właściwie można powiedzieć, że to jest rodzaj zbiorowego szaleństwa. To jest ważne, żebyście nie oczekiwali od tego środowiska zbyt wiele, a najlepiej nie oczekiwali nic, niestety. Dobra. Generator jest strukturalny, bo ma wydzielone, wracam już do merytoryki, generator jest strukturalny, bo ma wydzielone obwody. Wzmacniacz rezonansowy odpowiada tylko za wzmacnianie i za rezonans. Wzmacniacz, notabene, to jest wspólna baza, obwód rezonansowy równoległy. On ma tylko to, co jest nietypowe jako dla wzmacniacza, obwody, którymi można go regulować. Obwody, on ma wejście
wejście, żeby można było zrobić dodatnie sprzężenie zwrotne. To jest ten obwód, dodatnie sprzężenie zwrotne i wejście od obwodu ujemnego sprzężenia zwrotnego, którym można dusić jego wzmocnienie, żeby nie rozszalał się z amplitudą. No bo to startuje w ten sposób. Wzmocnienie początkowe jest większe od jedności. O tutaj to wzmocnienie jest większe od jedności. Na początku drgania wzrastają, narastają te drgania i tak oczywiście by się ograniczyły, ale gdybyśmy nie zrobili tego w sposób rozumny, to ograniczeniem byłoby nasycenie. A nasycenie to jest ucięcie sinusa, więc to przestaje być wtedy sinus. Pojawiają się harmoniczne, bardzo duże i słabnie wyraźnie stabilność częstotliwości takiego generatora. Więc właściwie, jeżeli to ma być nie sinus, to może i nie jest to bardzo duża częstotliwość, to może lepiej wziąć 5-5-5 albo podobne rozwiązania. Więc obwód ujemnego sprzężenia zwrotnego musi do tego wzmacniacza jakoś włazić i redukować mu wzmocnienie. Jak to się robi, to jest w artykule wytłumaczone, tutaj pokazuję tylko ogólną ideę. Dlaczego on jest strukturalny, to chyba widać. Te obwody są od siebie rozdzielone. Dzięki temu łatwiej nad nimi zapanować. Jeszcze raz wrócę do Kolpica. A w Kolpicie to wszystko jest skomasowane. Tranzystor jest wszystkim. Tranzystor jest i wzmacniaczem, i detektorem. O, tu jest detektor. W Kolpicie ten tranzystor nieszczęsny musi być również detektorem. Musi być ograniczaczem wzmocnienia i obwodem, obwód dodatniego sprzężenia zwrotnego w Kolpicie to jest ten dzielnik charakterystyczny pojemnościowy, to jest obwód sprzężenia, ale tam wszystko wpływa na wszystko. Tu nie. Jak to stroję, to na te obwody nie wpływam. Może jak stroję i wymieniam, na przykład zmieniam wartości, to mogę zmieniać wzmocnienie wzmacniacza rezonansowego, to wtedy wpływam, ale to wpływam nie w taki sposób, żeby wszystko się rozleciało. Może się zmieniać amplituda, kiedy w szerokim zakresie będę stroił tutaj cewkę albo kondensator, ale to się nie rozpada. Obwód ujemnego sprzężenia czuwa nad tym, żeby generacja w ogóle mogła wystartować, no chyba, że bardzo słabą, właśnie trafiliśmy bardzo słabą cewkę i wtedy, no wtedy może być kłopot. Myślę, że to z grubsza wszystko, więc zachęcam Was do zapoznania się. Artykuł jest długi, podzielony na dwie części, to jest pewnie będzie uciążliwe dla Was, ale nie wyobrażam sobie jednak lepszego ujęcia materiału poza książką niż artykuł pisany. Dlatego, że gdybym chciał to wszystko wypowiedzieć na przykład tutaj robiąc filmy, no to bym musiał zrobić tak na oko ze trzy filmy, żeby to wszystko porządnie opowiedzieć i według mnie już lepiej mieć tę informację skomasowaną w postaci dwóch pism. Lepszy byłby jeden numer, no ale nas rozumiecie, no, nie mam aż takich znajomości z redaktorem, znaczy nie mam żadnych znajomości z redaktorem Janeczkiem. Poznaliśmy się przy okazji, przez telefon wyłącznie, przy okazji właśnie tej publikacji. Więc no trudno, ale lepiej to mieć pisane niż opowiedziane w filmie. Oczywiście najlepsze będzie umieszczenie tego w książce, ale do tego jeszcze trochę czasu potrzebuję, żeby tę książkę napisać. To naprawdę nie jest łatwa materia. No i w takim, może tak, już kończąc merytorykę, w takim zakresie mniej więcej ten generator może pracować. To jest jego największa słabość, czyli dość niska częstotliwość górna poprawnej generacji. To znaczy, raz mi się udało uruchomić ten generator na 400 MHz, ale to jest tak, że jeżeli zaczniecie przekraczać mniej więcej tę wartość, to zaczną się dziać dziwne rzeczy. Skąd te dziwne rzeczy? Ano stąd, że za wzmacniaczem, o w tym miejscu, jest wtórnik emiterowy, który, no niestety właśnie o to chodzi, ten wtórnik wredny się wzbudza, na co już parę osób sobie ostrzy zęby, wiem, pamiętam, zrobię, i to ten wtórnik ogranicza górną graniczną poprawnej generacji. Po prostu dla wyższych częstotliwości, kiedy próbujemy zrobić generację, nie wiem, 100-200 MHz,
to ten wtórnik po prostu zaczyna tak silnie oddziaływać wejściem na obwód rezonansowy, że może powstać generacja niezależna od tego całego systemu. No i wtedy się to wszystko rozpada i przestajemy nad tym mieć kontrolę. Jeszcze jedna rzecz merytoryczna w generatorze mi została. Dlaczego musimy wymieniać to CDET, czyli pojemność detekcyjną, w zależności od częstotliwości generowanej? Nie musimy tego robić jakoś super ściśle. Powiedzmy, że nie trzeba zmieniać pojemności detekcyjnej, kiedy się na przykład, bo ja wiem, wymienia elementy w zakresie 10-krotnej zmiany częstotliwości generacji, czyli na przykład 1 MHz do 10 MHz ma generować, to się da zrobić na jednej niezmiennej pojemności CDET. Ale już w takim zakresie nie. Dlaczego tak jest? Już tłumaczę to. Trzeba choćby z grubsza zobaczyć, skąd problem. Zobaczcie, że jeżeli chcę zrobić generację na tej częstotliwości, aha, na wszelki wypadek jeszcze, tę częstotliwość w ogóle można potencjalnie zmniejszyć, nie wiem, do kiloherca. Wystarczy wymienić kondensatory sprzężeń AC między poszczególnymi obwodami, ale no, kondensatory sprzężeń są dobrane w tej chwili tak, że to jest mniej więcej tyle. Nie robiłem niżej, bo to się trochę nie trzyma kupy, bo po prostu generatory LC na niskich częstotliwościach są słabe, ale potencjalnie można to zmniejszyć, jakby ktoś bardzo potrzebował, tylko wtedy musi naprawdę popracować nad cewką, która na kilohercu będzie się zachowywała w sposób rozsądny. Mniejsza. W tym zakresie ten generator mniej więcej pracować może. I teraz, załóżmy, że chcemy zrobić właśnie tę częstotliwość, czy w okolicach 200 kHz, no to dobieramy pojemność w detektorze. Jeżeli czaicie, jak działa detektor, no to on prostuje sygnał i zamienia sygnał zmienny na wartość z grubsza stałą, prawda? Ta wartość stała, o tutaj tą linią, steruje wzmocnieniem wzmacniacza rezonansowego. No i żeby sterowała tym wzmacniaczem sensownie, to napięcie z detektora musi być w miarę stałe, to chyba dość jasne. Więc dla tej pojemności, jeżeli zrobimy pojemność, która daje w miarę stały sygnał i działa, ale potem przejdziemy na 40 MHz i nie zmienimy tej pojemności, to teraz sobie wyobraźcie to. Ta pojemność dobrana pod 150 kHz czy 200 kHz generacji będzie duża, dość duża, stosunkowo, prawda? I teraz ten obwód musi reagować na to, co się dzieje w tym obwodzie, bo to jest obwód samej generacji, który podkręca drgania, które narastają z matematyki, to wynika, że drgania narastają wykładniczo, czyli szybkość, ten proces narastania amplitudy jest wykładniczy, czyli to, że tak powiem, zasuwa do góry, że tak się wyrażę, bardzo szybko i obwód ujemnego sprzężenia zwrotnego musi adekwatnie reagować. No to teraz sobie wyobraźcie, że tutaj macie pojemność wielką od 150 kHz, tu. No i jak on ma szybko zareagować, jeżeli ma ogromną pojemność i tu się już rozkręca, dodatnie sprzężenie zwrotne podkręca generację, a ten nie może w ogóle zareagować, bo jeszcze się nie przeładowała ta gigantyczna pojemność, którą ustawiliśmy, gigantyczna z punktu widzenia 40 kHz, MHz. Ta pojemność się po prostu nie rusza, nie pozwala mu reagować, bo on jest za wolny. No jeżeli nie reaguje, to należy się spodziewać problemów i tymi problemami to, co się wtedy pojawi, to będą drgania relaksacyjne. W artykule to omawiam, uzupełniając braki wiedzy podstawowej. Z kolei w drugą stronę, jeżeli robiliśmy generację na 40 MHz, to musieliśmy dać dość małą pojemność, która no, pozwala temu obwodowi ujemnego sprzężenia zwrotnego żwawo się ruszać, prawda? Więc odpowiednia pojemność dla 40 MHz pozwala mu się, że tak powiem, pozwala mu szybko reagować na to, co się dzieje z dodatnim zwrotnym i amplitudą generacji. Ale jeżeli teraz zostawimy tę pojemność, która będzie teraz wyraźnie mniejsza, no będzie o tam dwa rzędy wielkości mniejsza niż dla tej częstotliwości, jeżeli zostawimy taką malutką pojemność, to z kolei jak wrócimy teraz z powrotem na małe częstotliwości,
to ten detektor praktycznie z kolei nie będzie działał, bo nie będzie detektorem. Ta pojemność nie będzie w stanie sensownie wygładzić sygnału. Jeżeli zostawimy pojemność od 40 MHz, to CDET, no to w tym miejscu dla 150 kHz nie będzie w miarę stałego napięcia, tylko będzie napięcie zmienne. Dlatego, że żeby wyprostować 150 kHz, trzeba mieć odpowiednio dużą pojemność i żeby to w miarę było w miarę przynajmniej stałe. To napięcie zawsze jest tętniące, ale składowa stała musi być, że tak powiem, wyraźna, adekwatna do amplitudy. Jak ta pojemność będzie zbyt mała, to tutaj nie będzie adekwatnej wartości stałego napięcia, tylko będzie wyraźnie zmienne napięcie, a zmiennym napięciem sterować wzmacniacza się nie bardzo da. Stąd konieczność zgrubnego przynajmniej, ale doboru tej pojemności CDET, jak to powinno być robione, w artykule staram się wyjaśnić. Najwyżej poskarżycie mi się w komentarzach, że wyjaśniłem słabo, to będę wymyślał, jak już okażą się obie części, to wtedy będę do tego wracał i to tłumaczył dodatkowo, żeby było to jasne. Jeszcze taką tutaj zanotowałem sobie taką ciekawostkę, aż się zapytałem redaktora Janeczka, dlaczego takie coś się pojawiło, bo jak czytałem artykuł do korekty, to wszędzie tam, gdzie ja pisałem generacja, warunki generacji, pojawiło się słowo zamiast generacja generowanie. No i stwierdziłem, no dobra, generowanie, może to jakoś inaczej krótkofalarze tak jakoś inaczej to nazywają, i może jest jakiś inny, jakiś motyw. Brzmi, no jest to słowo polskie, nie występuje w tej zbitce słownej warunki generacji, nigdy nie widziałem. No i się okazało, że korektorka, która jest polonistką, zamieniła wszędzie słowo generacja na generowanie, więc pierwszy raz w swoim własnym artykule widziałem warunki generowania. Machnąłem na to ręką, bo jest to zrozumiałe. To nie jest mój pomysł na to sformułowanie, ale niech zostanie, sami rozumiecie. Ważne, żeby było zrozumiałe, a nie ma się o takie drobiazgi kłócić. Dobra, no i jeszcze ostatnie parę słów na temat tego, co tutaj może sprawić największy problem, to znaczy cewka. Cewka jest bardzo trudnym elementem biernym, bardzo trudnym, bo ma indukcyjność. O kondensatorze to właściwie, jak wiemy, jaką ma pojemność i napięcie przebicia, to właściwie już wszystko wiemy. No, może jeszcze czasami jest ważne, na przykład, czy nie ma przypadkiem, czy to nie jest jakby dielektryk jakiś wredny typu X7R, który zmienia pojemność w zależności od przyłożonego napięcia i takie tam, i od temperatury, ale to są takie już rzeczy, no, jednak trzeciej kolejności odśnieżania. W cewce to jest koszmar, bo cewka ma indukcyjność, ma prąd, który może wytrzymać i jeszcze bardzo wiele parametrów, które należy uznawać za podstawowe. Najlepsze są cewki powietrzne, ale one się sprawdzają tylko dla stosunkowo wysokich częstotliwości. Ja najchętniej takie cewki no, po prostu nawijam parę zwojów srebrzanki i cewka na przykład na 100 czy 200 nanohenrów jest gotowa. Nawet czasami no jeden zwój, który robi na przykład 30 nanohenrów, bo takimi też indukcyjnościami się posługuje, jakoś działa. Natomiast jeżeli się chce zrobić coś na wyraźnie niższe częstotliwości, no to cewka powietrzna musiałaby być na przykład 200 zwojów. Tak by wychodziło z obliczenia. 200 zwojów to jest bardzo dużo drutu, który trzeba jakoś umieścić na karkasie, czyli dla nie znających tego terminu, to szpulka, po prostu szpulka na uzwojenia, więc ta cewka wyjdzie słaba, bo będzie bardzo dużo drutu, czyli będzie duży opór omowy tego drutu. Będą prawdopodobnie warstwy, czyli no na przykład gdyby ją nawinąć tak wzdłuż, to by wyszedł z kolei bardzo długi solenoid i on by po prostu zajmował zbyt wiele miejsca, więc się wtedy robi taką sztuczkę, że się nawija warstwami. Pierwsza warstwa, na nią druga warstwa, na nią trzecia warstwa na przykład. Ale jeżeli przechodzimy do cewek, więc mogę teraz to wytrzeć. Jeżeli się pomyśli o tym, co te warstwy robią, to należałoby sobie taką cewkę z warstwami
wyobrazić w ten sposób. To jest pierwsza warstwa, to jest druga warstwa, to jest trzecia warstwa. To mniej więcej tak wygląda. Teraz jeszcze, co najgorsze, między tymi warstwami są pojemności międzyuzwojeniowe. O mniej więcej tak można byłoby sobie je wyobrażać. To i tak jest uproszczony schemat. I teraz tak, jeżeli zostawimy wielowarstwowość, to może się okazać, że w takiej cewce we wzmacniaczu rezonansowym czy w generatorze LC o taki kawałek daje korzystniejszy rezonans co do dobroci niż całość z pojemnością o tutaj umieszczoną tą pojemnością CR między tymi stykami. Jeżeli tak się okaże, a tak się okazuje całkiem często, to generator wystartuje na zupełnie innej częstotliwości, wyższej niż ta, którą żeśmy chcieli, która wynikała z tej pełnej indukcyjności, czyli tych trzech, załóżmy, warstw i pojemności zewnętrznej. To może zagenerować na jednej warstwie jakby i pojemności międzywarstwowej, czy też międzyuzwojeniowej. To dlatego jest problem z cewkami dużymi powietrznymi. No to w takim razie co z tym robimy? Nawijamy cewki na materiałach magnetycznych. Większość z nas mówi feryty, ja też jako ignorant mówię przeważnie feryt, a to są tak naprawdę materiały magnetyczne. No tutaj moja wiedza jest słaba i ograniczona, ale no odruchowo będę mówił ferryty. Teraz ferryt cóż robi? Taki rdzeń z ferrytu ma po prostu jakąś przenikalność magnetyczną, większą przeważnie niż jeden, bo jakby był jeden, przenikalność magnetyczna względna jeden, to jest powietrze, albo mniej więcej tyle samo mają, nie wiem, zwykłe plastiki, polietylen, polistyren, teflon, na których się nawija cewki. One służą po prostu jako szpulka, nic nie wnoszą do indukcyjności. No, a jeżeli materiał jest ferrytowy albo magnetyczny ogólnie, no to on powiększa indukcyjność, czyli na przykład jeżeli to jest przenikalność magnetyczna względna danego rdzenia, załóżmy 10, no to zamiast, no, to może inaczej, cewka z 10 zwojów powietrzna dałaby na tej szpulce, na konkretnej szpulce dałaby, załóżmy, 100 mikrohenrów, ale cewka na tej samej szpulce wsadzonej do ferrytu da już milihenr, jeżeli przenikalność magnetyczna względna tego rdzenia jest 10, a mogą być przenikalności znacznie większe, na przykład 1000. No i dlatego ferryty i rdzenie ferrytowe są takie atrakcyjne. Pozwalają zmniejszyć liczbę zwojów. Już tu nawet nie chodzi o to, że nam się nie chce nawijać 300 zwojów, ale no, pozwalają zmniejszyć ilość drutu tego zwojów. Tam, nie wiem, załóżmy wychodzi 300. Dużo drutu, duży opór, słaba cewka. Z ferrytem jest nagle, się okazuje, że mamy, nie wiem, zamiast 300 zwojów możemy zrobić 20. Drutu jest znacznie mniej, ale niestety jest coś za coś. Ferryty poprawiają indukcyjność w określonym zakresie częstotliwości. Od zera w zasadzie, chyba od zera, nic nie wiem, żeby tam było jakieś ograniczenie od dołu, od zera do jakiejś częstotliwości. Teraz bierzemy cewkę, która jest na ferrycie, mierzymy jej indukcyjność jakimś miernikiem, przeważnie mierniki zwykłe mierzą na kiloherców. Wychodzi, że ona ma milihenr i ona ma milihenr na kiloherców, ale ten ferryt gdzieś kończy bieg, że tak powiem. Ferryty mają mniej więcej takie podawane, jeżeli producent łaskawie podał, to taka ogólna przenikalność dla samego materiału, ona się nazywa mi, ale ona się jakoś przekłada tam pokrętnie na przenikalność konkretnych rdzeni, a to jest przenikalność dla materiału, no one mają o taki mniej więcej przebieg. Dobrze, 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 spada. Więc jeżeli używacie cewki na tej częstotliwości, to rdzeń robi swoją robotę, poprawia indukcyjność i jest ok. Jeżeli spróbujecie użyć na tej częstotliwości, to rdzeń jeszcze ciągle coś tam robi, ale już może zamiast przenikalności względnej 1000, może mieć już przenikalność względną tylko 200.
cewka ma inną indukcyjność dla tej częstotliwości. O tutaj, na czerwono, prawda? Już będzie miała mniejszą indukcyjność. To jest jedno zjawisko. A drugie zjawisko jest takie, że oprócz tego, że spada indukcyjność, bo przenikalność względna spada z częstotliwością, to jeszcze jest takie nieprzyjemne coś, że pojawiają się dodatkowo straty, czyli ten ferryt jakby nie chce reagować na pole, a jeżeli w ogóle reaguje, to reaguje jakby wniesieniem strat. To czasami się używa tego, jak zobaczycie taki tam rdzeń do tłumienia EMI. To jest tam Electromagnetic Interference, czy jak to się czyta. Są rdzenie specjalnie do robienia tego tłumienia, czyli żeby wyciąć na przykład z kabla promieniowanie wielkiej częstotliwości. Są rdzenie specjalnie do tego. Jeżeli zobaczycie, że rdzeń jest tylko do tego, to nie używajcie go do cewki w żadnym wzmacniaczu rezonansowym. Pierwszy odsiew. Pierwszy taki oczywisty odsiew. Druga sprawa, no to właśnie to, że uważajcie na tą graniczną częstotliwość. I tu jest problem. Cewki typowe, które możemy kupić w sklepach, to są takie najczęściej dławiki osiowe albo dławiki albo cewki SMD. Uwaga, najczęściej cewki SMD, jeżeli to są duże indukcyjności, to cewki SMD są gorsze niż te dławiki osiowe, ale tak czy siak, dławiki osiowe mają przeważnie niepodaną charakterystykę ferrytu, nie wiadomo jaki to ferryt, nie mają podanego prądu tak zwanego nasycenia, tylko najczęściej to, co producent podaje, to jest na przykład 300 mA. O, fajnie. Tylko, że 300 mA najczęściej oznacza, ta cewka nie zniszczy się do prądu 300 mA, a że rdzeń się nasyci, odrębne jeszcze zjawisko, to wszystko trudno jest poskładać w wełbie z tymi cewkami, ferrytami, to jest zupełnie inna sprawa. Więc a przy nasyceniu tak samo pojawiają się straty i cewka, materiał magnetyczny przy nasyceniu przestaje poprawiać indukcyjność tej zwojnicy powietrznej, która na nim jest nawinięta. Więc no to jest problem z cewkami, dlatego trochę się boję namawiać początkujących na używanie tego układu, ale no powiedzmy, że daje tak 60-70% szansy, że nawet początkujący ten generator, jak się za niego złapie, to będzie mu działał. Tylko nie projektujcie sami płytki. Płytka będzie taka albo pewnie nie ta, ale podobna. Będzie na mojej stronie burt.pl, jeżeli już nie jest, ale jeżeli nie ma, to po artykule na pewno sprawdzę, czy jest, czy nie ma i dam tam jakby najnowszą wersję, czy podwersję raczej tego, co jest w artykule omówione, bo zwłaszcza tego początkujący, to tego na pewno nie powinni robić. Nie powinni projektować samodzielnie płytki do czegoś takiego, bo widziałem bardzo wiele prób takich desperackich, kiedy ktoś chciał sprawdzić, pobawić się kolpicem i poległ na tak prostej rzeczy, jak brak porządnej masy. Uwierzcie, to jest bardzo ważne. Brak porządnej masy może zabić układ, który jest poprawnie skonstruowany. Ma poprawne wartości, powinien działać, nie działa, bo nie ma porządnej masy. I nie jest wcale oczywiste, jak się robi porządną masę. Pierwszy wymóg to jest ten, co już pokazywałem na płytce, czyli od spodu najlepiej robić litą masę, ale nie jest oczywiste, jak się prowadzi ścieżki od góry, gdzie też powinna być masa. No i tego nie jestem w stanie Wam, że tak powiem, tak w prosty sposób przekazać. Myślę, że powiedziałem wszystko. Zachęcam Was do kupienia tych numerów. Uwaga, nie mam żadnych tantiem autorskich, nie zarobię na tym nawet 5 zł. W tej chwili takie pisma ledwo przędą, między innymi z powodów, o których mówiłem wcześniej, więc jakby zależy mi na tym, żeby artykuł się rozszedł
jakby, żebyście mogli z tego korzystać, a nie dlatego, że na przykład będę na tym zarabiał, bo nie będę, nie zarobię na tym ani grosza. To już myślę, że wszystko na dzisiaj. Jak się pozbieram, to zrobię, mam nadzieję, już może za tydzień kolejny film. I nie wiem, czy się wyrobię, bo chcę wyjechać na wakacje, jestem bardzo zmęczony. A z wyjazdu nie wiem, czy na wyjeździe mi się uda zrobić film, bo tam może nie być dostatecznie mocnego internetu, żeby móc w ogóle film przesłać do YouTube'a. Tam, gdzie jeżdżę, ten z tym internetem jest bardzo, bardzo różnie. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że uda mi się pozbierać z tym projektem, który mi w tej chwili zabiera czas i zacznę odpowiadać na komentarze i jakoś wrócę do normalnego funkcjonowania w kanale, chyba że właśnie jeszcze no, wakacje na Kaszubach trochę mogą to pokrzyżować. Poproszę o, jeżeli Wam się spodobało, poproszę o lajki, poproszę o subskrypcję i rozpowszechnianie. Ten koncept z tym wykopem był kapitalny, super skuteczny. Jeszcze raz bardzo dziękuję. No i do widzenia do następnego razu.